Siemanko moi drodzy, po dłuższej przerwie wracam do Was, żeby nagrać parę filmów. Mamy dużo tematów do omówienia tak naprawdę, więc zacznijmy od tego podstawowego. Co z drugim sezonem Zahacza sport? Jeśli ktoś śledzi mnie na Twitterze, to już powinien wiedzieć, a jeśli ktoś mnie nie śledzi, to powinien zacząć mnie śledzić, żeby wiedzieć takie rzeczy, a, że sezon drugi nie odbędzie się teraz, nie odbędzie się w tym roku. Powodów jest parę, odsyłam do Twitter jeszcze raz, żeby tutaj jakby wszystko jest do dokładnie rozpisane, dlaczego tego nie mogliśmy zrobić. Mieliśmy wprawdzie parę fajnych rzeczy już przygotowanych, już pracowaliśmy nad całą szatą graficzną, mieliśmy dogadanych ludzi, którzy mieliby to poprowadzić, ale ostatecznie no, okazało się, że to jest po prostu trudny okres na to, żeby cokolwiek zrobić, ponieważ jeśli popatrzycie na ten cały ekosystem związany z League of Legends, to tak naprawdę od stycznia do października tak naprawdę masz cały czas sezon i to dotyczy nie tylko graczy i trenerów, ale też wszystkich innych osób, którzy pracują przy projekcie, czy na przykład pracują w Polsacie, a mogliby potencjalnie nam pomóc i tak naprawdę ten, ten listopad i grudzień jest trudnym czasem, dlatego że po pierwsze to jest jedyny okres wakacyjny dla większości graczy i trenerów, właśnie stafu, ale też pod dużym, znaczy w dużej mierze chodzi o szukanie drużyn przez zawodników i, i po prostu mnóstwo czasu trzeba poświęcić na testy, rozmowy, zgłoszenia, rozsyłanie swoich CV często i okazało się, że to po prostu nie było proste do zrealizowania, a zależy nam na tym, żeby ludzie jednak mieli fanu zrobienia tego. Ja nie ukrywam, że to dla mnie też jest najbardziej pracowity w sezon do tej pory, tak naprawdę jeszcze nie miałem przerwy cały czas pracujemy nad różnymi fajnymi rzeczami. Więc o tym też na pewno w jednym z nadchodzących odcinków. Więc polski młyn chcemy, żeby wrócił i wróci. Natomiast jeszcze trochę przyjdzie nam na niego poczekać. Teraz przechodząc do kolejnych tematów. Dzisiaj napisałem sobie takiego tweeta, że kiedy zaczyna się budowanie rosterów w Polsce, tak? A, że w sumie w dużej mierze jest to po prostu czekanie na to, kto nie dostanie oferty ZEU, i może wtedy się udaje i w tym miejscu szacunek dla Illuminar Gaming. I tutaj pojawiło się bardzo ciekawe pytanie od Darkiego, który w jakimś stopniu mnie też y, zachęcił do tego, żeby nagrać o tym dzisiejszy odcinek, więc y, pogadajmy właśnie o tym. Yy z ciekawości uważasz, że lepiej zbudować średni skład, ale mieć pewniaka, czy zaryzykować czekanie i zgarnąć potencjalnie lepszych zawodników, którzy tych ofert nie dostali? Tak, A bardzo fajne pytanie. Czyli co zrobić, jeśli jesteś taką polską drużyną, przykładowo? Czy lepiej było początkowo już za zabukować sobie zawodników? Czy lepiej było właśnie poczekać na to, kto będzie wolny i być może ściągnąć jakichś lepszych zawodników, tak? Ja napisałem, że ogromny szacunek dla Illuminar Gaming. Dlaczego? Bo tak naprawdę już od ponad miesiąca, chyba nawet prawie dwóch miesięcy wiemy o tym, że tam do składu dołączył Czajek i ich piątka zostanie poza tym nienaruszona, tak? Czyli będzie Melonik, będzie Tabasco, będzie Czajek, będzie Odi, Chipsy i ten sam trener Bezum. Świetny przykład stabilności i świetny przykład tego, że polska scena nie musi czekać na to, co zostanie, tylko mogą podpisać dłuższe, dwuletnie kontrakty, mogą zbudować skład i mogą go wzmacniać, bo dla Illuminar niezaprzeczalnie jest to wzmocnienie. Czajek jest jednym z najbardziej hypowanych, młodych zawodników, który powinien być tylko lepszy wraz z, 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 z jakimś tam przepływem czasu, tak? Więc tutaj na pewno fajne wzmocnienie, bardzo, bardzo rozsądne. Illuminar po roku też powinno wiedzieć, co nie grało w składzie, jeśli nie grał w warsi, ok. Myślę, że za, to zastępstwo, które sobie załatwili, jest najlepszym możliwym. Teraz tylko jaki jest problem. Bardzo mało organizacji na ten moment jeszcze może sobie zagwarantować trzymanie składu przez cały rok, to znaczy trzymanie składu również w off-sezonie, tak? I przejdźmy do kolejnego tematu, który jest z tym bardzo powiązany, bo jak to wygląda nawet na tej większej skali, tak? Crownshot. Do tej pory yy, ADK w y, SK Gaming ogłosił, że nie będzie grał w Lecu ani w LCS-ie, i nie dostał żadnych ofert, tak? I ludzie uznali, że to jest jeden z największych pranków w sezonu, co jest prawdą. Dlaczego? Bo Crownshot jest świetnym zawodnikiem i zdecydowanie powinien grać w LEC czy LCS, tak? Przykładowo, SK, w którym grał, teraz wzięło Jazz. Z naszej akademii jest to oficjalnie już ogłoszone, więc gościu bardzo niedoświadczony, tak? Ciężko byłoby powiedzieć, że jest lepszy niż Crownshot, tak? Więc jakim cudem. Mogą się takie sytuacje dziać, czy tu chodzi o to, że po prostu SK było szkodę pieniędzy, czy cokolwiek w tym, czy po prostu chcieli sobie spróbować ruki, że ruki są overrated, że ludzie biorą ruki, bo za bardzo się hypują, jak dobrzy mogą być zamiast brać sprawdzonych, świetnych zawodników, którzy ewidentnie już udowodnili swoją wartość. No i tutaj okazuje się, że sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, bo w sezonie dzieją się różne skomplikowane rzeczy. Które, na które tak naprawdę wpływa bardzo dużo niezależnych czynników, tak? W tej sytuacji udało nam się utrzymać oficjalną informację, dlatego myślę, że jest fajnie pokazać ten przykład odnośnie tego, co się stało. Więc, kiedy, zaczyna, kiedy kończy się sezon, drużyny już myślą o tym, jak wzmocnić swoich zawodników. Dla SK jednym z priorytetów mogło być właśnie chociażby zatrzymanie Crownshota, który był być może najlepszym zawodnikiem w tym składzie, tak? Ale co się stało? Crownshot ze swojej perspektywy Będąc najlepszym zawodnikiem w SK, chciał trafić do jeszcze lepszej drużyny. I tutaj mamy wytłumaczenie od General Managera Innerflame'a w SK, który napisał, że retweetuje to, co napisał Crownshot i szanuje jego szczerość, bo Crunshot napisał, że odrzucił ofertę SK, żeby móc być tym free agentem i rozglądać się za ofertami, tak? I to jest zjawisko, które bardzo często dzieje się też na scenie. Przykładowo, jesteś na przykład polską drużyną i masz bardzo dobrego zawodnika, tak? Powiedzmy, jako przykład, Aibo, tak? Aibo daje znać swojej drużynie, że słuchajcie, w Kik zrobiliśmy już bardzo wiele, wygraliśmy Ultraligę, ja chcę szukać drużyny za granicą. Wtedy Kik musi szukać innego gracza na tą pozycję, i wtedy, kiedy sobie szuka, znajdzie sobie załóżmy jakiegoś innego zawodnika, załóżmy, że podpiszą wtedy Ravena, no bo trzeba kogoś podpisać, czas. Czas mija, tak po prostu ludzie dochodzą do różnych drużyn, nie możemy czekać w nieskończoność, musimy kogoś podpisać, żeby kogoś mieć, bo jeśli będziemy czekać za długo na to, czy Albo znajdzie coś lepszego, czy nie, to nagle nie mamy zawodnika, tak, więc wtedy biorą Ravena i co się okazuje, AIBO być może nie dostał lepszej oferty i nagle zobaczymy tweeta o tym, że AIBO nie znalazł dobrego teamu, tak że nagle pójdzie do gorszej drużyny, tak? I to jest to ryzyko. Jeśli jesteś zawodnikiem tak jak tutaj Crownshot i po prostu podejmujesz tą decyzję, że okej, okay, jestem w Lecu, jestem w SK, ale chcę mieć lepszą drużynę i dlatego nie przedłużam kontraktu, twoja drużyna często znajdzie sobie innego zawodnika, tak? I wtedy zawodnicy tak na tym cierpią, więc popatrzcie na to, że to nie jest tak, że ludzie myślą, że Crownshot chociażby jest słaby, tak? Jak to się natomiast przekłada na Ultraligę, co warto tutaj też, o czym warto też tutaj pamiętać przy okazji budowania składów yy, chociażby w Ultralidze. Więc wracając do pytania, może zadanego? właśnie przez Darkiego. Czy uważasz, że lepiej zbudować średni skład, ale mieć pewniaka, czy zaryzykować czekanie i zgarnąć potencjalnie lepszych zawodników, którzy tych ofert nie mają? I teraz tak, jeśli popatrzymy na to, w jaki sposób budowane są rostery ogółem, jedne z tych rosterów, które najbardziej wbiły się do czołówki, to roster Rogue i roster Mad Lions w e, LEC, tak? I jak to było budowane? To było budowane według pewnego solidnego koru, który później był powiększany, tak? Do Mad Lions został ściągnięty jeszcze wtedy, do Splice został ściągnięty humanoid, który potem okazał się najlepszym graczem, wokół którego budowano roster. Dobrano mu czterech kolejnych graczy. I wtedy okazało się, że dwóch z tych czterech graczy było dobrej, i wtedy już Twój kor to trzy osoby, czyli Humanoid i kolejnych dwóch graczy. I teraz plotki mówią o tym, że być może wymienią toplanera, być może wymienią junglera, i w ten sposób uzupełniają skład. Tak? W rok wyglądało to podobnie, tak? Gdzie początkowo wzięli właśnie skład z Ultraligi, przez go wyżej, i potem dodali na przykład jeszcze jednego z topowych graczy, jakim był chociażby Hans Sama, i tak dokłada się do tego koru. Więc jak robić to w Polsce? Jeśli spojrzymy chociażby na skład Illuminar Gaming. Takimi zawodnikami, którzy mogą być tym korem na lata i świadczyć o sile, chociażby ich HG, byłby przykładowo Melonik czy Odi, tak? Ci młodzi zawodnicy, Tabasco jest stałym weteranem, tak? Więc to jest ważne z perspektywy Illuminar, gdyby mieli wejść do tego w sezonu, o czym mogli myśleć wchodząc do tego w sezonu. Naszym korem na pewno jest Melonik i Odi, więc zakładając, że nawet nie mają kontraktów na dwa lata, pierwszym celem jest przedłużenie kontraktów z tymi zawodnikami, i potem zresztą można ewentualnie trochę poczekać, tak? Pojawił się czajek, super, podpisujemy czajka na szkor, melonik, czajek, Odi. Tych zawodników musimy mieć za wszelką cenę, tak? Akurat w przypadku Illuminar była jeszcze bardziej komfortowa sytuacja, bo z tego co wiemy, mają dłuższe kontrakty, więc po prostu mogli sobie pozwolić na upgrade. Ale jak to wygląda w przypadku innych drużyn? Jeśli chcesz zatrzymać zawodników, chociażby jeśli jesteś w pozycji taki jak e Kik, tak? Masz zawodników, którzy prawdopodobnie na 100% będą w kręgu zainteresowań drużyn z, z Europy, tak? Więc przykładowo takim zawodnikiem, wiele ludzi mówi, że jest szlatan, tak? Agorok ma trudną sytuację, bo to jest potencjalnie każdy zawodnik i trener w ich przypadku, tak? Ale jeśli wiesz, że na przykład z Kik największą szansę na to, żeby odejść masz szlatan, największą szansę na to, żeby dostać ofertę w zagranicznych drużynach, ma Mystics, więc w tym momencie realistycznie oceniając swoje możliwości i swój budżet, nie możesz rywalizować z najlepszymi akademiami czy najlepszymi drużynami na zachodzie ale twój core może być budowany gdzie indziej. Najlepszymi graczami, którzy prawdopodobnie zostaną w Polsce, to, to w takiej kategorii powinno się rozważać zawodników, wokół których się buduje już wcześniej w off-sezonie. To znaczy, każda z drużyn, które chce rywalizować o zwycięstwo w ultralidze, powinna sobie zrobić listę zawodników. Ci zawodnicy prawdopodobnie odejdą i to jest jeden tier. Ci zawodnicy prawdopodobnie zostaną w Polsce i będą dalej najsilniejsi i to jest drugi tier, tak? Bo jeśli chociaż trochę znasz się na LoLu, jeśli chociaż trochę oglądałeś ten sezon, albo jeśli chociaż trochę porozmawiaj z zawodnikami w Polsce... Bo to można wywnioskować z rozmów, będziesz wiedział, którzy zawodnicy mają największą szansę na karierę w Europie. I wtedy będziesz mógł ocenić, że jeśli oni wyjadą, to ci zawodnicy na tych rolach będą najbardziej kluczowi i będą mieli największą szansę na to, żeby stanowić o tym, kto pojedzie na ją Masters w kolejnym roku, tak? W przypadku KIK super ważne powinno być zabezpieczenie chociażby Pukiego, czy być może Matisława, tak? Czy być może Aibo, jeśli się uda, już wcześniej w sezonie i potem można poczekać z innymi rolami. Problem jest wtedy, kiedy drużynę zwalniają jakby, albo nie tyle zwalniają, co jakby nie zabezpieczają jakichkolwiek zawodników przez cały off-sezon. I potem muszą budować wszystko dosłownie z ochłapów, które zostają na koniec. I to nie jest takie proste, bo to kosztuje pieniądze, tak? Jeśli chcemy zatrzymać już we wrześniu, przedłużyć kontrakty z naszymi dwoma, trzema kluczowymi zawodnikami, to prawdopodobnie będzie to kosztować nas pensje za parę miesięcy, w których niewiele się dzieje, bo umówmy się. O ile fajnie, że pojawia się Trinity Force Cup, o ile fajnie, że tam pojawia się kuźnia talentów, to nie są jakieś super ważne turnieje. Ostatecznie one nie mają aż tak dużego znaczenia. Jest, jest to coś fajnego, mieliśmy fajną narrację, fajny storyline, fajnie to wszystko wyglądało, ale to nie jest aż tak ważne. Ważne jest uważna jest Ultra Liga, ważne jest wejście do E-Masters i właśnie budowanie składu na nowy rok. I jakby tego brakuje z niektórymi rolami, można poczekać, tak? Wracając do pytania Darkiego, z niektórymi pytaniami warto z niektórymi graczami warto poczekać. Na niektórych rolach nie będziesz miał tych swoich core playerów, ale każdy gracz, każdy team powinien zabezpieczyć ten core i to jest ta kluczowa rzecz w budowaniu rosteru. I teraz rzecz, której ja się obawiam najbardziej, nie wchodząc już jakby w jakieś tam większe plotki na temat tego, co się będzie działo z zawodnikami polskiej sceny to to, że prawie każdy team utraci swój core i będzie musiał go budować zupełnie od zewnątrz i to będzie tak naprawdę, powinniśmy to wtedy ocenić jako sporą wpadkę, tak, bo jeśli Kick straci dosłownie wszystkich zawodników przykładowo, tak, jeśli Pompa traci dosłownie wszystkich zawodników i nie weźmie lepszych w to miejsce, tutaj warto to zaznaczyć, to to jest duży błąd o sezonu, duży błąd planowania i takich błędów organizacje powinny się wystrzegać, bo to właśnie tą stabilnością da się budować i tutaj punkty dla Illuminar. Illuminar w przeszłości miała wielokrotnie te sytuacje, w których Planowali wziąć jakichś zawodników, ale oni poszli gdzie indziej I roster był budowany w grudniu zamiast być budowany we wrześniu, tak? I tutaj, tutaj jest plus, po prostu popatrzcie jaki jest duży komfort Illuminar Gaming. Mają już teraz bardzo wielu super utalentowanych młodych zawodników polskich i dokładają jeszcze Czajka, tak? To jest fajna, kompletna paczka. Potrzebujemy tej stabilności, żeby polska scena się rozwijała, żebyśmy nie musieli myśleć o sobie tylko w tej kategorii, że okej, okay. To niech Europa bierze co najlepsze, a my weźmiemy to, co zostanie. Także to tyle. Fajnie było znowu się do Was odezwać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś ciekawe tematy, na które chcielibyście, żebym się wypowiedział, to piszcie w komentarzach i do zobaczenia.